Pokaźny odsetek osób, które przebyły objawowy COVID-19, zmaga się ze znaczącym spadkiem wydolności organizmu. Dokuczają im duszności, męczliwość, czasem są to problemy ze skupieniem uwagi, a nawet pamięcią czy logicznym myśleniem. Utrata sił, pogorszenie kondycji czy duszności budzą w ozdrowieńcu uczucie niepokoju, a to z kolei pogarsza funkcje oddechowe organizmu. Powstaje błędne koło, któremu można i trzeba skutecznie przeciwdziałać. Już obserwujemy bardzo dużo negatywnych skutków u osób, które niekoniecznie sam COVID przechodziły ciężko, czasami nawet całkiem łagodnie, a potem skutki są bardzo ciężkie, łącznie z tym, że młode, sprawne osoby mają problem z wejściem na pierwsze piętro bez zadyszki. Już nie wspominając o tym, że wcześniej, nie wiem, biegały, jeździły na rowerze, a okazuje się, że w ogóle o tym mogą na razie zapomnieć. Więc to jest tak naprawdę przeznaczone do wszystkich osób, które przeszły COVID i mają skutki uboczne. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca pacjentom zmagającym się z pokowidowymi dolegliwościami podjęcie rehabilitacji po przebyciu choroby. Krajowa Izba Fizjoterapeutów, chcąc wesprzeć ozdrowieńców, wydała niezwykle pomocną broszurę zawierającą swoisty instruktaż samodzielnej rehabilitacji po przebyciu koronawirusowej odmiany SARS. Poradnik, który przygotowaliśmy i który został przygotowany też przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, pokazuje, jak sobie radzić z trudnościami po COVID, jak właśnie w sposób bezpieczny wracać do zdrowia. No i pierwszą taką kluczową zasadą jest to, żebyśmy nie chcieli od razu robić tego, co robiliśmy przed COVID-em, no bo po prostu nasz organizm potrzebuje również czasu na regenerację. Są tam też również takie ostrzeżenia i opisane są sytuacje, w których powinniśmy się skontaktować czy to z fizjoterapeutą, czy z lekarzem, czy po prostu czasami nagle również wezwać pogotowie, jakie objawy mogą być niepokojące. I przestrzegając tych zasad, naprawdę możemy sami ćwiczyć. Propozycje zawarte w książeczce wydanej przez KIF są opisane przystępnym językiem, opatrzone ilustracjami i, jak zapewniają fizjoterapeuci, są możliwe do samodzielnego wykonania w domu. Najważniejsze przy wykonywaniu tych ćwiczeń, które są bardzo proste i nieskomplikowane, jest systematyczność, kontrola własnych odczuć ze strony organizmu, nie przemęczanie się w trakcie przynajmniej pierwszych zabiegów, założenie, że do pełnej sprawności dojdę w ciągu kilku dni, czasami tygodni, w zależności od mojej wydolności. Istotne jest, by wykonując poszczególne ćwiczenia, nie forsować organizmu nadmiernie, nie oczekiwać od siebie zbyt dużo. Przy wykonywaniu tych ćwiczeń najważniejsze jest wsłuchiwanie się w swój własny organizm. Wsłuchiwanie się w to, co on podpowiada. Jeśli chodzi o ilość ćwiczeń, nie trzeba od samego początku wykonywać pełnej serii ćwiczeń. Jeżeli po 3-4 powtórzeniach czujesz już lekkie zmęczenie, które de facto jest korzystne dla powrotu funkcji, to możesz zostać na 3-4 powtórzeniach. W momencie, kiedy czujesz, że możesz wykonać więcej, wykonujesz po prostu więcej, dochodząc do pełnej serii powtórzeń. W czasie ćwiczeń bardzo ważna jest kontrola oddechu. Podczas wykonywania ruchów nie zatrzymujemy oddechu, tylko regularnie wraz z ruchem oddychamy. Biorąc oczywiście, nabierając powietrze nosem, jeżeli to nie jest możliwe ustami, wydychając ustami. W wydanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów książeczce znajdziemy też instruktaż postępowania w sytuacjach, które podczas gimnastyki mogą obudzić nasz niepokój. Jak podkreślają fizjoterapeuci, odpowiednia aktywność fizyczna ma również wpływ na regenerację ośrodkowego układu nerwowego, co jest istotne u pacjentów doświadczających objawu określanego jako tzw. mgła mózgowa. U osób sztucznie wentylowanych mogą też pojawić się problemy z przełykaniem. W broszurce znajdziemy również porady, jak uporać się z tą dolegliwością. Bardzo ważne jest, żeby psychicznie podejść do tych ćwiczeń, nie zakładając natychmiastowej poprawy po jednym czy po dwóch wykonaniach. Efekt uzyskamy tylko i wyłącznie ćwicząc systematycznie. Zaczynając od początku 3 razy w tygodniu, tak jak podaje ulotka, w miarę poprawy funkcji zwiększamy ilość powtórzeń i samych ćwiczeń i ilość powtórzeń w ciągu tygodnia. Jeżeli te ćwiczenia nie sprawiają dla nas już żadnego kłopotu, możemy
zwiększyć ich intensywność albo asortyment. To są bardzo proste ćwiczenia. Tutaj nie potrzebujemy skomplikowanej fizjoterapii, żeby wrócić do siebie. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby organizm pobudzić do normalnego funkcjonowania i uwierzyć w siebie, że jesteśmy w stanie to wykonywać. Broszurka w wersji drukowanej dostępna jest między innymi w Suwalskim Szpitalu, a w wersji elektronicznej każdy może ją znaleźć na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Jeśli masz jakieś obawy, niepewność lub pytania, zawsze możesz zasięgnąć porady fizjoterapeuty.